Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Już pewnie się domyślacie, co będzie. Ja jeszcze nie wiem, co mnie czeka. Po nagraniu tego odcinka dopiero będę wiedział, co mnie czeka. Ale jest nowy samochód do zdobycia, którego jeszcze nie mam. Nazywa się Shelby 1000. Co to właściwie oznacza Shelby 1000? Nie mam pojęcia. Dlatego chciałbym go zdobyć, muszę zrobić 3 zawody. I moi drodzy, słuchajcie, co się teraz wydarzy. Teraz klikacie w tym momencie łapkę w górę oraz przycisk subskrybuj, bo zaczynamy mistrzostwa. Tak jest. I startujemy pierwszy wyścig. Kurde, ale ten to ma powera na starcie. Trzeba naprawdę na pół gazu startować. Hellcatem chyba teraz jadę, Dodge'em Challengerem. 6.1 silnik. Właśnie te wszystkie w ogóle tutaj maselkare widzę, że latają od lewej do prawej. Rzuca je, gościu. Powoli, powoli. Uuu, ale dostałem do przota. I patrzcie, co się teraz stanie, to będzie niesamowite. No wygrałem, a czego się spodziewałeś? Nie no, nie takie wygrałem, jeszcze 3 wyścigi muszę przejechać w tej klasie. Ten Challenger taki, kurczę, strasznie powolny się wydawał, to znaczy biegi strasznie długo się zmieniają w nim, tak trzeba czekać. I znowu można, nie, walić gaz do końca. Ale podoba mi się ten samochód z wyglądu, on tak trochę nawiązuje do tych starych Challengerów, nie? Nie wygląda jak te nowe muscle cary. Camaro chyba w ogóle idzie w złym kierunku, jeśli chodzi o taki wygląd muscle carów, jak myślicie? Już taki wygląda trochę jak Transformers, jak dla mnie. Jezu, jaka ta grafika tu jest piękna. Przed chwilą było takie zbliżenie na samochód, w tym oświetleniu to wygląda nieziemsko. Jezu, a ta gra ma już prawie 3 lata. Mustang to samo, na trzecim biegu za muła, dlatego że źle ruszyłem. Powinienem leciutko z tej jedynki. Ależ ta grafika, jezu. Ja dopiero co grałem w Spin Tires i tak sobie wbiłem tutaj do Forzy. Spin Tires grafika też jest ładna, ale tu jest taka bardziej realistyczna ta grafa, niesamowite. Z każdym razem jak wbijam do tej Forzy, są takie what? A już ile w nią gram, gościu, ja mam tu prawie 1000 poziom. Ale mnie zepchał dziad jeden. Ale akurat ten ładniejszy Mustang mnie zepchał, ech. No nawet dobrze, że mnie zepchał. No i tu niestety trzecia pozycja. Patrzcie, jakie to autko ma fajny tył. Co wam to przypomina? Mi jakiegoś... Forda Mondeo? Coś takiego? Tutaj mam napęd na 4 koła, zobaczcie. Także tu już nie muszę się przejmować trakcją. Zdecydowanie bardziej żwawy od pozostałych dwóch. Czy uda mi się go pokonać? Chodź, Adrian. Ty, on jakimś Fordem jedzie chyba. Co to za auto? Taki znaczek podobny do Forda, nie wiem, czy Ford był? O ja, tutaj napęd na 4 koła jednak daje się we znaki. Na zakrętach. Takie auto czasami podsterowne się robi. Trzeba mocno gazu puszczać przed zakrętem, żeby tak mniej więcej na luzie w ten zakręt wszedł. I czy będzie boczek? Yeah! Pięknie. Fajne jest to spowolnienie na koniec, nie? Można takie boki fajne robić. I proszę bardzo, Shelby 1000. Co to jest? To jest jakiś stary model Mustanga. I... co jest w nim upakowane? Ja nawet nie wiem, o czym jest ten samochód. Coś zmienione w nim jest? Nie wiem. I tak sobie wygląda najnowsza dodana do gry fura. Ale to wcale nie jest taka nowa fura, bo jest z 2012 roku. Samochód został zaprezentowany w Nowym Jorku i słuchajcie, ma 5,4 litrowy silnik bodajże, jeśli dobrze pamiętam, i 950 koni mechanicznych. Jest także wersja SC
torowa wersja tego samochodu, bo umówmy się, 950 koni mechanicznych to jest w sam raz na polskie drogi, nie? Więc jest jeszcze torowa wersja tego samochodu, która posiada 1100 koni mechanicznych. Nie? Tak, normalny samochód do jazdy, fantastyczny. W stosunku do standardowego Mustanga, to widzę, że tutaj jest zmiana w tylnych lampach, nie? One są takie jakby bardziej wtłoczone, coś tutaj jest pokombinowane. Także parę takich zmian detali. Tylny zderzak, widzę, że trochę inny jest. Jest pozmieniane tutaj w tym samochodzie. No i silnik jest z Shelby GT500, ale został oczywiście jakoś tam podkręcony. W jaki sposób? Nie wiem. Może będziemy mogli to jakoś wywnioskować poprzez różnego rodzaju modyfikacje, które mam nadzieję, że będą w Fordzie do dyspozycji. Samochód był już wcześniej dostępny, jeśli mogliśmy zrobić sobie jakieś tam wyzwanie w Super 7. To był ten samochód dostępny, mogliśmy go sobie testować, ale teraz możemy go normalnie sobie za darmożkę zdobyć. No nie taką darmożkę, bo trzeba mistrzostwa ogarnąć. Samochód ma bardzo dużo mocy i uwierzcie mi, do driftowania on wystarcza, nawet nie robiąc żadnego tuningu. On jest totalnie stokowy teraz, żadnych modyfikacji w nim nie robiłem i samochód już lata. Oczywiście ciężko go trochę opanować i łatwo przesterować, no bo nie mamy tego zawieszenia driftowego, ale da się jak najbardziej driftować nim. No kurde, silnik z przodu, napęd na tył, 900 koni mechanicznych, V8, czego więcej chcieć od życia? Doskonały dźwięk, posłuchajcie sobie. Według testów samochód od 0 do setki przyspiesza w 4 sekundy, czyli nie jakoś tam dużo, ale pomiar był mierzony przy skrzyni manualnej. Nie wiem, czy ten samochód ma tutaj manuala, czy automat? Manual, proszę bardzo. Jakby ten samochód miał skrzynię automatyczną, no to wiadomo, że wynik byłby znacznie lepszy przy 900 koniach mechanicznych, ludzie. Dajcie spokój, przecież to jest potwór. A to jest standardowe auto, które możesz sobie normalnie kupić, nie? Takie what? Kosmos totalny. Trudno sobie wyobrazić ten samochód w innej roli w moich łapskach, jak auto do driftu, prawda? Chociaż jednego Mustanga... Chociaż nie, ja mam tam Mustangi jakieś do wyścigu. W ogóle... W którym... On jest w klasie A tylko, on musi mieć jakieś słabe opony albo coś. Bo przy takiej mocy to on powinien, wiesz, w klasie S2 być już. 900 koni? Gościu. Konkurencja dla Bugattiego. Jak? Dobra, jedziemy zobaczyć jakiś tunik, może coś tam ogarniemy w tym samochodzie. Na pewno z mocą nie będę nic grzebał. Chociaż ciekawy jestem, ile by się dało jeszcze, na ile by się dało rozkręcić jeszcze tą V8. Myślę, że już jest w tym momencie mocno wyżyłowana. 900 koni w standardzie, chyba tam 400 czy 500 koni mechanicznych ma Shelby GT500, gdzie domyślnie siedzi ten silnik. Tutaj to chyba kompresor na kompresorze, nie? Turbo ma turbo. Turbo na każdy tłok. Nie wiadomo. Nie, to chyba kompresor. Zawsze ładują do tych V8 kompresury, nie? Dobra, zobaczmy sobie. Prawdę mówiąc, liczę tutaj trochę na elementów modyfikacji wyglądu, chociaż wygląd tego modelu jest świetny i bardzo mi się podoba. To wolałem chyba wygląd tego tyłu z Mustanga, nie? Tutaj jednak bym ten zderzak wymienił na standardowy, gdyby się dało, ale się chyba nie da. Spoiler możemy wywalić, co nam troszeczkę polepsza opór aerodynamiczny, to znaczy zmniejsza ten opór, nie?
Możemy dać inną maskę, patrzcie jaka fantastyczna maska. Bardzo, bardzo fajna. Chyba możemy zrobić wersję torową z tego samochodu, wygląda na to. Dzięki tej masce chyba tylko i wyłącznie, nie? Nie wiem jak wygląda wersja torowa, ale ta maska jest od Shelby, więc... Boże. Dobra, maskę mamy, to mam. No, dużo tutaj z wyglądu nie dało się zmienić. Możemy zmienić silnik na V8 7 litrów. A myślę, że to co mamy nam spokojnie wystarczy do spokojnej zabawy tym autem. Nawet myślę, że do driftu damy sobie trochę lepsze opony i trochę szersze z przodu. Chociaż już nawet auto lata bardzo fajnie i niekoniecznie trzeba tutaj coś zmieniać. Ale możemy coś tam dodać. Damy dystanse, takie subtelne. To nam spokojnie wystarczy, to co taki ten pierwszy poziom. Felgi mi się nie podobają, nie wiem, jakieś tak nie pasują mi do tego samochodu, do tej mocy. Takie wyglądają na delikatne. Nie wiem co tutaj można by było dać, ja wiem czy będę nim driftował, nie wiem co będę nim robił. To jest fajne auto, dajmy jakieś takie felgi. Już lepiej pasują niż tamto, nie? Ja nie wiem czy tamte standardowe były, serio takie zainstalowali? Maksymalnie obniżony wygląda sobie tak, z przodu mamy negatyw, który trochę psuje nam chyba tego Mustanga. Mi jakoś tak muscle kary czy pony kary nie pasują z negatywem z przodu. Ale tutaj w Fordzie negatyw nie robi aż tak dużo, więc możemy go sobie później usunąć, nie ma problemu. Klatka bezpieczeństwa wygląda tak. Można ją dawać, można ją nie dawać. Ja przeważnie nie daję tej klatki. Jeśli chodzi o ulepszenia mocy, wiecie co, z czystej ciekawości bym zainstalował, żeby zobaczyć. Obecnie mamy 686 kW, więc wierzę, że to jest 950 koni mechanicznych. I pewnie można ten samochód rozkręcić na tyle, że będzie miał więcej jak 1100 koni mechanicznych, nie? Myślę, że na spokojnie. Dobra, wiecie co, tak dla ciekawości tylko włożymy tutaj jakieś lepsze części i zobaczymy co nam to da. No najwięcej da chyba sprężarka, nie? Wiadomo, tej mocy tutaj już te następne części niestety pogarszają. A na pewno mamy powyżej 1100 koni. Mamy 962 kW. Ja pierniczę, to jest przesada. A ile on waży w ogóle? 1300 kg, to tyle co mój Crossfire. A ma... pięciokrotnie więcej mocy, kurde. Nie no, to jest za mocny tunik. Do driftu wystarczy, zresztą takim lekkim autem, to wystarczy nawet i 600 koni, tak żeby robić naprawdę takie długie, gładkie łuki. A tu mamy 900 koni, to spokojnie nam wystarczy do tego driftu. I pięknie. Wiecie co, ja tak sobie teraz patrzę przy tuningu, że on może chyba całkiem wysoką prędkość maksymalną osiągnąć. Może zróbmy go najpierw pod prędkość maksymalną, a nie pod drift? Pod drift też go sobie zrobię, bo on jest taki typowy pod drift, ładnie brzmi, wiesz. Ale widzę, że on może być stunigowany pod wysoką prędkość maksymalną, ogarnijmy to. Dobrze, tunik maksymalny poczyniony, nawet koloru nie zmieniałem, zobaczcie. Wypadałoby zmienić chociaż do tego testu, nie? Na prędkość. Warto by było też zainstalować jakieś lżejsze felgi, ja nie wiem jakie tutaj mam. Jakieś takie wziąłem, które mi po prostu pasowały do wyglądu tego auta. Maksymalny tunik, 960 chyba 2 kW mocy. To jest myślę, że wystarczająco, żeby pojechać sobie na przykład do sklepu na zakupy. A my sobie pojedziemy na autostradę i sprawdzimy, ile ten samochód teraz wyciągnie. Skrzynia jest rozkręcona tak, żeby jak największą prędkość maksymalną osiągnąć w tym aucie. Jestem ciekawy co on zrobi teraz. Ciężko powiedzieć, czy dźwięk się zmienił. I ciężko też nawet stwierdzić, czy łatwiej wchodzi na te obroty, ponieważ wyregulowaliśmy skrzynię biegów tak, żeby osiągała większe prędkości, żeby samochód osiągał większe prędkości, to nawet nie wiadomo, czy jakoś lepiej przyspieszamy, czy nie, no nie? Bo jest inna skrzynia. Jakby... ciężko to zrozumieć. Mały wybój i koniec. Posłuchajcie tego. Z
Słuchajcie, tym się nie da nie driftować. Autentycznie. To jest driftowóz. Ale chyba nie można osiągnąć bardzo fajną prędkość maksymalną. Takie mam wrażenie. Bo dało się go naprawdę nieźle rozkręcić. Więc co, sprawdzamy, nie? Kurde, 4 pakiety jak na Mustanga? Zobacz. Wow! Ciężko było tutaj już wykręcić, ja tam w ogóle cieszyłem się, że do przodu jadę. Ale myślę, że tak 410? Dał radę by pojechać, nie? Usunąłem z tyłu nawet spoiler, żeby samochód miał mniejszy opór aerodynamiczny. Chociaż, no umówmy się, to jest Mustang, zobaczcie jaki on ma przód. Totalnie nie aerodynamiczny, no nie? Tutaj trzeba by było zmienić wygląd całego samochodu. Ja myślę, że ten najnowszy Mustang z tą taką maską skierowaną w dół, nie? Bardziej. To on ma troszeczkę lepsze parametry, jeśli chodzi o ten opór aerodynamiczny z przodu. Chociaż myślę, że i tak niewiele lepszy, ale no myślę, że jednak trochę lepszy jest. W ogóle wszystkie samochody zaczynają wyglądać jak te mydelniczki, jak te takie, nie wiem, depilatory, kurde, do pach, nie? Wszystkie takie opływowe się robią, nawet te Mustangi, te dupy mają takie bardziej, wiesz, skośne, coraz bardziej już skośne, nie? BM-ki też, widzicie, te najnowsze BM-ki, Audice, wszystkie zaczynają być takie, wiesz, po ukosie wszystko, żeby jak najlepsze parametry jezdne to miało, jak najlepsze spalanie, no a to się osiąga między innymi przez ulepszenie aerodynamiki, prawda? Jakieś kanały powietrza, jakieś rozprowadzanie tego powietrza po różnych stronach, nawet w miejscach, gdzie my nie widzimy tego. Jakby jest dużo technologii, które odpowiadają za polepszenie parametrów przyspieszania i prędkości w tych samochodach nowoczesnych. A to nie jest takie nowoczesne auto. Tutaj mamy zmodyfikowaną wersję Mustanga i to tak konkretnie zmodyfikowaną. Nie jestem pewny, ale chyba Scylinie też produkują te samochody, nie? Totalna przesada, 900 koni mechanicznych, cholera. Tylko chyba w Stanach jest to możliwe, żeby czymś takim jeździć normalnie. Kurde, jak oni mają wszystkie drogi pod kątem prostym, nie? No to takie Mustangi, jak one tylko do przodu jeżdżą i Camara i te inne Dodge. W sam raz, nie? Auto gotowe do driftu, ale tym razem troszeczkę inny drift, inny tuning zrobiłem niż zawsze. Przód jest obniżony do maksa, ale tył jest obniżony tylko do połowy, dobrze mówię? W każdym razie nie obniżyłem go całkowicie tyłu, dobrze powiedziałem? Powiedziałem przód czy tył? W każdym razie przód jeszcze raz. Przód jest obniżony do maksa, tył nie jest do maksa obniżony i tył jest zrobiony tak, że jest miękki. Więc mam nadzieję, że jak będę dodawał gazu, to ten tył będzie troszeczkę siadał i będzie to fajnie wyglądać podczas driftu. No, to się nie rusza praktycznie wcale w ten tyłek. Zobaczymy. Chyba, że damy... Kurczę, nie rusza się. Przód jest usztywniony maksymalnie, ale tył jakby wcale podczas tego dodawania gazu nie siada, nie? Albo tam nie rusza się na boki. Ja bym jeszcze tutaj sobie zrobił coś takiego, że... Żeby ten tył tak bardziej, wiesz, jakby, wiadomo, że to będzie dobre auto do driftu. On już driftował bez... O kurde, on jest naprawdę zajebisty. On już driftował, wiesz, bez żadnego tuningu, jakby całkowicie stokowy, nie? A tu mamy teraz zawieszenie driftowe, które praktycznie nie pozwoli nam samochodu, wiesz, przesterować. Trójki, kurde, na której możemy 200 na godzinę jechać. Spokojnie zbiera, nie ma problemu, nie? Ja bym jeszcze tutaj, ten tył widać, że jest taki, nie? Tam to zawieszenie reaguje na krawężniki i tak dalej. Ale chciałbym, żeby on tak jeszcze, wiesz, tak siadał fajnie, nie? Nie wiem, czy to się da zrobić fajnie w Fordzie. Dałem dupę jeszcze wyżej i bardziej miękko dałem. Może auto przez to będzie troszeczkę gorzej driftować, jakby...
Może być trudniej zerwać, wiesz, przyczepność, ale sprawdzimy. No kurde, to ma tyle mocy, że to samo powinno driftować, nie? Bez żadnego tuningu. Ale nie siada ta dupa, ja bym chciał tak jak w starych muscle carach, żeby wiesz, coś tam się wychyla, nie, na bok. Widać, że to z tyłu to zawieszenie pracuje. Jak mam zrobione te samochody na drift, to przeważnie ten tył jest taki twardy, że wszystko poskakuje, a twardy w tym momencie jest tylko i wyłącznie przód. Tył jest podwyższony do maksa. To trochę czuć, on tak nie chce łatwo wejść w ten poślizg. Ale ciasno. Chyba wyreguluję jeszcze biegi, żeby ta dwójka była dłuższa odrobinkę. Nie no, ciężko się tak driftuje, a ten tyłek i tak nie robi tego, co ja chciałem. Ale dźwięk jest fantastyczny, kurde. To będzie jedno z moich ulubionych aut do driftu, autentycznie. Ja bardzo lubię ogólnie ten model, to jest zresztą mój ulubiony model Mustanga. Byłby, gdyby nie ten zmieniony tył, tylny zderzak. Ja strasznie lubię tylny zderzak właśnie ze standardowego Mustanga. Ojej, ale go teraz wysprzęgliło. Tak jakby nagle złapał przyczepność czy coś. Nie no, muszę zrobić chyba ten standardowy tuning. Ponieważ on ma tak dużo mocy, to myślę, że dla niego najlepsze zakręty będą takie gładkie do driftu. Uch, kurde! Ole ma pierdnięcie, gościu. Ciężko go utrzymać na tym asfalcie. Okej, zobaczmy tutaj dookoła. Łatwo odwrócić go. Dawaj, 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 mały. Dobra, jedynka. A to dziad jeden, no. Akurat mi wjechał, wszystko popsuł. Jezu, ależ on ma kopa. Strasznie dużego. No, w końcu Mustang, nie? Kurde, ja nie wiem, jak go mam opanować. Spróbujmy trochę dwójkę wydłużyć, bo on troszeczkę ma za szybko odcinę na tej dwójce. Jak wyregulujemy dwójkę, to będziemy mogli na niej troszeczkę dłużej poszaleć, nie? Zróbmy coś takiego. Nie w tą stronę. Pyk. Dwójkę. No i w sumie dwójka i trójka nas najbardziej interesuje, nie? Czwórka będzie tak na dokładkę. O! I to powinno nam zadziałać, bo tutaj są takie zakręty, gdzie ani trójką, ani dwójką. Niedobrze jest, jak samochód podczas driftu ma odcinkę, bo podczas odcinki to on tak naprawdę łapie przyczepność. Lepiej jest mieć go... Oj, tutaj trójka już widzicie za dużo, nie? Lepiej mieć go właśnie tak na pół gazu i żeby on sobie na tym drifcie leciał, nie? Odcinka to co jest odcinka? Odcinka to jest wtedy, kiedy jakby odcina nam dopływ paliwa na ułamki sekundy, nie? I wtedy co? Koła się... Zmniejszają się obroty na kołach. I samochód, no, potrafi zyskać trochę przyczepności, destabilizować się podczas driftu. Więc musimy się starać mieć go podczas takiego ślizgu, gdzie regulujemy sobie ten gaz, a nie mamy go na, wiesz, no, całą... No, wiadomo, gaz i... To tak nie...
Trzeba właśnie spokojniej, wtedy się udaje te gładkie drifty zrobić. Ale powiem wam, że on ma, kurczę, jak dla mnie on ma za dużo mocy. Ja się boję tutaj więcej gazu dodać, że tak na pół gazu driftować. Jakie mam wrażenie, że muszę na pół gazu driftować, żeby nim nie przesterować, nie? I ratować się sprzęgłem, jak za mocno odbije czy coś. Tutaj cały czas ruch uliczny. Ten w ogóle stoi, o co mu chodzi? Gościu, weź zjeżdżaj stąd. Co to w ogóle za auta? Są jakieś Volkswageny? Ja nie poznaję tego. Jest chyba Volkswagen Up, tak się nazywa, nie? Wiecie co, ten Volkswagen Up ma tyle koni, co jeden cylinder w tym Mustangu. Czy nie? Chyba tak, to by pasowało nawet. No, czuję, że z tą maszyną będzie ciężko pokazać dzisiaj jakąś solidną dawkę driftingu. I zwłaszcza jakiegoś driftingu w dobrym stylu, bo naprawdę jest fura przemocna. Za mocna jak dla mnie. No muszę tak robić na jedynce. Ręczny gaz odcinka, nie? Takie wąskie drifty ciężko, bo on od razu, wiesz, nabiera tej prędkości, ma tak dużo kunia. Nawet podczas driftu, to jest nieźle, nie? O, tutaj z kolei za mocna ta dwójka była. Fajne auto, ale musiałbym trochę potrenować z nim, żeby się go nauczyć. Ja przeważnie nie robię takich mocnych samochodów do driftu. Ten ma w standardzie 950 koni mechanicznych, więc jakby dla mnie to jest za dużo. Nie wiem, czy wy driftujecie takimi autami, piszcie w komentarzach. Dla mnie to jest, kurde, wow. Golfina prawie pożegnała się z życiem. Go Mustang zjadł. Ja nie wiem, jaką te zakręty brać. Fajne auto, no. Ja chyba je nie wiem, czy pod wyścigi, to nie będzie dobrze jeździć na wyścigać. To z zakrętów nie będzie dobrze robić. To musiałbym dać ten paskudny spoiler, żeby docisk jakiś zwiększyć. Ale to nigdy nie dogoni tych samochodów, chociażby z klasy S1. Kurde. Brzmi fantastycznie, raczej takie auto wyczynowe do zabawy, tak jak ja sobie teraz driftuję, nie? Niż jakieś do wyścigów. Ale fajnie, że jest jakaś nowa wersja Mustanga. Która to już wersja Mustanga jest? Ostatnio mieliśmy GT500 do zdobycia, to nowe takie, nie? Teraz mamy GT500 takie starsze. Właściwie GT1000, czy tam 1000 w ogóle, bez GT, nie? Jezu, strasznie, strasznie. Fajne auto, zobaczcie sobie, jest za darmo teraz, więc warto. Zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska. Hej, jasne.